Dzień dobry. Dziś czas na kolejną publikację, kolejne wydawnictwo regionalne, tym razem nieco bardziej specjalistyczne, wydane pod koniec 2019 roku. Chodzi mianowicie o pozycję Jerzego Ziółkowskiego, pieniądz zastępczy Krotoszyna i powiatu krotoszyńskiego 1914-1945. Żeby zbytnio nie przedłużać, od razu zajrzyjmy do środka. Jerzy Ziółkowski urodził się w Krotoszynie, ale mieszka obecnie w Ostrowie. Zajmuje się co prawda branżą medyczną, ale jest pasjonatem, jest numizmatykiem, no i całą swoją wiedzę, a jest ona olbrzymia, przelał właśnie na karty tej publikacji. Publikacja jest wydana przepięknie, na bardzo dobrym papierze, w twardej oprawie, liczy sobie 216 stron, a cała treść została podzielona na 7 rozdziałów. Oczywiście, oprócz przedmowy, Oprócz słowa od autora, jest to takich siedem zasadniczych części. Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Znajduje się tutaj mnóstwo kolorowych ilustracji, archiwalnych zdjęć, pocztówek, fotografii, zabytków, więc jest co oglądać, mimo jej bardzo wąskiej specjalizacji. Pierwszy rozdział jest zarysem historycznym miasta Krotoszyna. Drugi rozdział to jest zarys historii pieniądza zastępczego. Różne rodzaje tutaj tego pieniądza są opisywane. Jest też poruszana kwestia pieniądza dominalnego, a w trzecim rozdziale autor zajmuje się już krotosinianami, konkretnie bonami wydawanymi w okresie I wojny światowej oraz tuż po Wielkiej Wojnie. Rozdział czwarty jest całkowicie poświęcony monetom zastępczym Krotoszyna. Rozdział piąty opowiada o 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej i bitych przez niego monetach używanych m.in. w spółdzielni spożywczej w pułku oraz w kasynie oficerskim. Przedostatni, szósty rozdział dotyczy pieniądza zdawkowego już po II wojnie światowej, a także porusza kwestię pieniędzy tzw. żetonów. Dominalnych oraz żetonów wydawanych przez krotoszyński Browar. Rozdział siódmy poświęcony jest całkowicie Zdunom, ponieważ w pierwszej części autor opisuje zarys historii miasteczka, a w części drugiej autor zajmuje się bonami wydawanymi właśnie przez miasto Duny. Całość publikacji autor uzupełnił o Wykaz literatury, wykorzystywanych źródeł, przewodniki, czasopisma, dokumenty elektroniczne i promulgacyjne, jest też spis ilustracji, a także indeks pojawiających się w treści publikacji nazwisk. Na końcu są także załączniki, czyli dokumenty, które autor zdecydował się zamieścić jako uzupełnienie całości swojej książki. Jak już wspomniałem, jest tutaj. To wszystko, ta cała tematyka numizmatyczna, bardzo mocno zilustrowana. Autor wykazuje się tutaj bardzo dużą drobiazgowością. Jest to publikacja, jak już wspomniałem kilkukrotnie, bardzo specjalistyczna, ale myślę, że bardzo interesująca nawet dla osób, które numizmatyką się nie interesują. No i jest też przepięknie wydana, co podkreślam po raz kolejny. Książkę Jerzego Ziółkowskiego, nad którą autor pracował kilka lat, między innymi często nas odwiedzając, bo jest tu też troszkę naszych zabytków opisanych i dzięki Panu Jerzemu my wiemy więcej na temat tego, co mamy, więc książkę Pana Jerzego można dostać w krotoszyńskich księgarniach, można jej poszukać. Jest też dostępna gdzieś tam na aukcjach internetowych, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam, odsyłam, polecam, bo warto taką piękną książkę mieć w swoich zbiorach. To wszystko, myślę, jeśli chodzi o tę publikację. Niedługo pewnie pojawią się materiały o kolejnych wydawnictwach wychodzących w okolicy, bo ostatnio, do tej pory przynajmniej, jakichś nowych nie stwierdziłem, więc pewnie jakąś krótką przerwę w ramach tego cyklu będziemy mieli. Pojawi się za to więcej materiałów poświęconych zabytkom, bo ten cykl chciałbym jak najbardziej rozwinąć, a na tę chwilę Państwu bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.